witamy Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Miło nam ogromnie, że Państwo znów tacyczni jesteście. Cieszymy się bardzo. Witam serdecznie Pana Starostę Lucjana Kotwicę. Witamy Pana Wicestarostę Jana Wila. Witamy Pana Kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pana Darka. Ładna, widzę, jest. No i nie chcą mi zaświecić, bo nie widzę. Ach, jest nasz ksiądz proboszcz Andrzej Kieliszek. Witamy serdecznie. Witam serdecznie księdza Henryka Ocha. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, witam zespół Echo ze Stoczka, naszych gości dzisiejszych. Serdecznie witam. No witam media nasze radzyńskie, również serdecznie. Witam wszystkich Państwa. Jeśli kogoś nie wymieniłam z nazwiska, to przepraszam, ale serdecznie, serdecznie wszystkich Państwa witam. Nie ma dzisiaj z nami na naszym koncercie naszego pana burmistrza miasta, zawsze jest. Ale mimo, że go nie ma, to w imieniu całego zespołu w dniu dzisiejszym, w dniu jego imienin, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły. To tym akcentem rozpoczniemy koncert. Nasz koncert jest koncertem patriotycznym. W nim wybrzmią różne utwory. Będzie i wątek partyzancki, i wątek żołnierzy wyklętych, i wojenne, i wojskowe, i ukochana nasza ojczyzna. Na Królestwie nas dwóch.
ogień biwaków, a nad lasem unosi się mgła. Z partyzantów ni śladu, ni znaku, tylko trąbka w oddali gdzieś gra. Tam za lasem, gdzieś bardzo daleko, jęk szrapnyli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam kryje się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem, pod drzewem cisowym, śpią żołnierskim ostatnim swym snem, walcząc o Polskę, być warto żołnierzem, by snem spocząć podobnym jak ten. Chciałbym ujrzeć, padając w ataku, Polskę wolną i czystą jak łza. Z partyzantów ni śladu, ni znaku, tylko trąbka w oddali gdzieś gra. Dla bardzo ważnej sprawy, by przerwać czas okupacji, żyć wolno i bez obawy. Ich celem były marzenia do rozprawienia się z wrogiem. Las im udzielał schronienia, by mogli uchodzić życiem. Las krył ich tajemnice, cicho im szeptał o akcji,
co robić, by mieć amunicję do walki, która nie jest bez racji. Las zachował milczenie. Gdy pociąg się zbliżał do stacji, drzewa widziały te cienie, które przemykały w tej akcji. Las przyjął huk wybuchów, gdy pociąg ogniem zapłonął. Leśnych podtrzymał na duchu, że wkrótce swojego dopną. Las śpiewa do tej pory o tych, co nieustraszeni. Drzewa oddają honory tym, którzy walczyli spod cieni. Historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w białym śniegu żółtawy mocz i ślad ich wilczy. Przegrali bój we własnym domu, kędy zawiewał sypki śnieg. Nie było komu z łap wyjmować cierni, nie gładzić ich zmierzwioną sierść. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całe wieki we własnym domu jeszcze konać. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nim w kopnym śniegu ich gniew, ich żal,
i ślad ich wilczy. Nadciąga partyzancki obóz, by zajmować kwatery na noc. I był tam ktoś, tak bardzo zadumany, co w oczach miał idei wielki cel. Ktoś, kto tańcząc ze mną leśne tango, z cicha szeptał dziwne słowa te. Niech się pani pomodli dzisiaj w mojej intencji, bo wyprawa mnie czeka, niebezpieczna i zła. Może pani modlitwa będzie dla mnie skuteczną i uchroni od złego tego, co prosi tak. Niech się pani pomodli dzisiaj w mojej intencji. Proszę Państwa, zaśpiewamy Państwu utwór pod tytułem Marsz Zapory.
Zapora, major Hieronim Degutowski, cichociemny, żołnierz AK, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich WiN walczących z komunistami na terenie Lubelszczyzny. W niejawnym procesie skazany na 7-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 7 marca 1949 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie. Wraz z nim stracono 6 jego towarzyszy broni. Dla Zapory śpiewamy teraz. Przyjechała. No, ciekawa jestem, czy ją Państwo poznacie. Zapraszam. Kto?
wśród zielonych pól. O, nowy dzień, jak myśl sprzed lat, jak o nim ślad wraca. Dziś pamięć o was śpiewać. Nie chciałam wam pisać wierszy, lecz śmierć przerwała ten lot w dzienniku numer 101. I przyszła ta czarna wiadomość, lot orłów przerwany we mgle. A potem już tak nierealnie to skrzydło, jakby we śnie, zamknięci w powietrznej łodzi, jak ptaki w błękitnej toni, parami lecieli na śmierć nasi biało-czerwoni. Frunęli nad tą ziemią, która krwawi jak rana w głowie, bo w jej wnętrzu na wiecznej warcie stoją polscy synowie. A teraz pół wieku później, rano z okazji święta, Polska przysyła wam, chłopcy, wspaniałe nasze Orlęta. I na pewno tam, na górze, gdzie wszystko, co polskie, święte, spotkacie się razem z nimi i z polskim prezydentem. I choć nie zginęła dziś Polska, bo Polska nigdy nie zginie, to skrawki jej serc i ducha poległy w rosyjskiej gęstwinie. I jak zepsuty zegar czasem przystanął skrycie, i jak husaria skrzydłami świecą na krakowskim przedmieściu znicze. Ojczyzna dziś po was płacze, Chopin gra dla was walce, mokre są oczy i myśli, zimne są wasze palce. Zapamięta na wieki przyszłość dla sensu polskiego istnienia, że w czarnych skrzynkach Katynia zniknęły dwa pokolenia. I zapamięta na wieki przyszłość dla sensu polskiego istnienia, że w czarnych skrzynkach Katynia zniknęły dwa pokolenia.